Witajcie kochani w nowym filmie i to długo wyczekiwanym filmie, ponieważ będzie czyszczenie sprzętu. Wyczyszczę sprzęt, pokażę wam co mam, powiem ceny, taka organizacja, więc zapraszam. Ze sprzętem się już rozłożyłam, siodło, o głowie, na pierśniki, torba ze szczotkami, ochraniacze, wszystko będzie dzisiaj lśniło. Zaczynamy od torby ze szczotkami, trzeba z niej wszystko wyrzucić. No ja mam tu taki syf, że to jest po prostu aż wstyd. Widzicie to? Chyba mi się olej od kopyt wylał nawet, bo jest fuj w środku. Torbę mam z Eskadrona, z tej kolekcji nowej Heritage. I kosztowała chyba 180 zł. Z tego co pamiętam, coś koło tego. I bardzo polecam te torby z Eskadrona, ponieważ są bardzo pojemne. To widzicie, wszystko mi się tu mieści. Ochraniacze, szczotki, środki do pielęgnacji. Ona nie wygląda, ale jest bardzo, ale to bardzo pojemna. Będę ją zaraz całą ręcznie prać, bo ona cała się nadaje do wyszorowania tylko. Następnie mamy kaloszki. Je też wypiorę ręcznie razem z tą torbą. Kaloszki mam z Eskadrona. Już też są zmęczone życiem, tu już mają dziurę. No i oczywiście są z futerkiem, bo kocham futerka, wszystko mam w futerkach. Więc tak. Przygotowałam sobie tutaj wodę z płynem i gąbkę, taką zwykłą od mycia naczyń. No i po kolei teraz będę zanurzać te wszystkie szczotki, ochraniacze i szorować tej misce z wodą. Wszystkie szczotki wyprane, tak się prezentują. Czyli od początku, tutaj mamy nożyczki, te dwie szczotki kupiłam chyba nawet w Biedronce, one są do przeznaczenia do kuchni, ale ja je używam do szorowania kopyt. Z Fairplay szczotka do grzywy i ogona, zwykły iglak, tu jest twardsza do kurzu, tu jest bardziej miękka do kurzu. Tu mamy gumowe z grzebu, jak myję dile, grzebień, dwie kopystki, Magic Brush zastąpiony oraz ściągaczka do wody. Teraz poprzecieram opakowania tych moich środków do pielęgnacji, żeby też były czyste. Tu mam szampon jakiś, nawet nie wiem jaka to marka, kosztował 25 zł. Do kopyt mam taki olej i on mi się właśnie wylał do tej torby, więc no już go tam nie ma do wyrzucenia. 75 zł. Tutaj mam bardzo fajną maść za 37 zł na otarcia. I fajnie regeneruje różne pęknięcia, otarcia od siodła, od popręgu. Dalej mamy tą oto odżywkę do grzywy i ogona. Ja miałam też tą zieloną wersję z Black Horse'a i wolę zieloną, bo po tej różowej mi się wydaje, że bardziej skleja włosie i tak no, takie klejące dziwne jest. 65 zł. No i oczywiście znana każdemu moja ukochana maść Tendonil na potylicę rozgrzewająca. Oczywiście zapomniałam o niezastąpionym kremie, który działa cuda. To powinien być cudokrem, a nie sudokrem. Wszystko się po nim koi, no po prostu wszystko, masę w każdego koniarza. Ochraniacze, żeby się namoczyły, bo one to już w ogóle są czarne. Ochraniacze mam z Veredusa i to jest ten model Olympus. Ja je kupiłam używane jako komplet chyba za 600 zł. Nowe kosztują około 1000 z tego co patrzyłam, więc no udało mi się kupić taniej. Tak samo jak podkładkę z Winderena, to też kupiłam używaną i dużo taniej, więc czasem jak się szuka, to się znajduje fajną okazję, na Revolcie na przykład. Bierzemy się teraz za kolejny sprzęt. No i mamy czapraki. Więc od razu wam pokażę moją kolekcję, tak jak mówiłam, przy czyszczeniu wszystko pokażę. Najpierw tak, oliwkowy ze Spuxa. Do tego idealnie pasujący pudrowy również ze Spuxa. Teraz mamy tak, Eskadronki. Z Eskadrona 1. Do niego mam derkę i to tak ślicznie wygląda. Z Eskadrona numer 2. Tego na zawody najczęściej biorę, bo jest taki elegancki z tym białym paskiem jeszcze. Teraz tu mam takie już stare treningówki typowe i widać, że potrzebują czyszczenia. Różowy. Fioletowy, z tego fioletowy to już po prostu cały wyblakł. Co tu mam dalej? Biały.
na zawody ujeżdżeniowe. Specjalnie od koleżanki pożyczyłam, więc to nie jest mój. Mamy jeszcze z Eskadrona fioletowy, znaczy on jest taki liliowy, ale już też tak wyblekł od słońca. On był o wiele ładniejszy kolorem. I mam czarny z Fairplaya, jednak nie lubię w nim jeździć. Nie lubię ogólnie czapraków z Fairplaya, nie pasują mi. Nie wiem, możecie pisać w komentarzach, czy wy lubicie Fairplaya. No ja osobiście nie lubię, więc on chyba pójdzie na sprzedaż. A tak ogólnie, jeśli mam się wypowiadać o jakości czapraków, to najbardziej lubię nawet nie pady z Eskadrona, tylko te płotniki z Eskadrona, bo po pierwsze są cieniutkie i na upalne dni są po prostu najlepsze. Po drugie, genialnie wchłaniają pot. Koniec pod nimi praktycznie cały suchutki. Kolejną rzeczą jest to, że one w ogóle sierści nie biorą. Patrzcie, one są, te czapraki były jeżdżone najczęściej. Mają wchłonięty pot, co widać, a nie mają sierści, więc są po prostu do czyszczenia idealne w porównaniu do tych czapraków padów z Eskadrona. Całe są od sierści brudne i tak samo porównanie z tymi ze Spuxa, które ten był używany z 3 razy, patrzcie ile ma już sierści. Ten również był rzadko używany i też ma sierść. O, tutaj widać. Więc naprawdę ubóstwiam płotniki z Eskadrona. One są tak warte swojej ceny. Naprawdę, jeśli macie do wyboru kupić pad albo płotnik, kupcie płotnik. Czyszczę je tą oto szczotką. Nie wiem jaka to jest firma, kupiłam ją na Kawaliadzie, ale to jakoś końska specjalnie firma nie jest. I ona genialnie czyści czapraki z sierści. Patrzcie, to jest strona już wyczyszczona, że zero sierści. I patrzcie tu, ile jest sierści. No więc mama na mnie nie krzyczy, że jej zapycham sierścią w pralkę, bo ta szczotka działa cuda. I ma takie ząbki. I po prostu zgodnie z tymi ząbkami, o, patrzcie jak zbiera tą sierść. No jest genialna. Kolejnymi rzeczami do prania są nauszniki. Tu mam te do kompletu ze Spuxa, tu mam też ze Spuxa granatowe. I mam jeszcze jedne różowe do tego kompletu ze Skadrona, ale zapomniałam ich wziąć ze stajni. Rękawiczki mam z Uwexa, z takie z siateczką, trochę zmęczone życiem, ale je też do pralki daję. Teraz tak, podkładka z Eskadrona. Ten pokrowiec, tutaj są zameczki, można odpiąć, wyciągnąć i również to wkładam całe do pralki. I mam tu jeszcze futerko, odpięte z popręgu, bo ja mam popręg z futerkiem skórzany, ale to futerko właśnie jest super, bo można je do prania odpinać, ale już widać w jakim jest stanie okropnym. Torba już wyczyszczona, czyściutka, błyszcząca, wyschła, więc możemy zacząć układać rzeczy. I zaczniemy najpierw od kosmetyków. Weźmiemy spray do grzywy, olej do kopyt, szampon, nie, szampon dam osobno do szafki, tu nie musi być. O, tandonin, żel na otarcia i tą małą odżywkę, to jest taka mała próbka, dostałam chyba na Kawaliadzie, damy ją tutaj z boku. No i zaczynamy układać szczotki. Na samo dno dam to, co używam najrzadziej, czyli jeszcze ściągaczkę do wody. To do mycia Dili. Tego też za często nie używam. Tutaj na dno. O, jeszcze sudokrom musi iść tutaj do kosmetyków. Ok. Kopystki dam tu z boku, żeby łatwiej się wyciągały. Ok. Nożyczki tak samo. Też dam tu gdzieś z boku. O. Super. O, to są szczotki, które używam już przy każdym czyszczeniu, szczególnie Magic Brush. Magic Brush musi być na samej górze. Ok. Grzebień tu gdzieś też z boku, jego w ogóle chyba nie używam. To do kopyt. Tu damy obok nożyczek, żeby się też łatwiej wyciągało. Takie, wiecie, organizacja. Wszystko ładnie. A i tu jeszcze wam nie pokazałam tej szczotki, bo ją zgubiłam, ale znalazłam miękka szczotka, taka malutka do pyska, do kurzu. No. I tak się prezentuje torba zapakowana. Widzicie, ona jest bardzo pojemna. Tu, no, tu jeszcze się pełno rzeczy zmieści. Ochraniacze wyschły również, więc damy je na samą górę torby. No zawsze jak idę do czyszczenia z Dilą i zabieram z paki rzeczy pod box, to zawsze łatwiej mieć wszystko pod ręką, no i kaloszki tak samo też tutaj damy. O. I cała torba pięknie zapakowana.
Teraz przyszedł czas na rzeczy skórzane, siodło, popręg, na pierśnik, o głowie. Najpierw czyścimy mydłem takim specjalnym glicerynowym, a potem natłuścimy olejem. Mydło glicerynowe mam z Waldhausena i kosztowało 36 zł, tak się prezentuje. Tutaj mam już miskę z wodą, koniecznie ciepła, więc moczymy najpierw gąbkę w wodzie. Pocieramy mocno o mydło. I zaczynamy czyścić całe siodło porządnie, aż szorować. Ok, teraz jak już mamy pewną część wyczyszczoną, bierzemy tą szmatę i dokładnie teraz wszystko wycieramy. Ten cały brud, który wyszedł razem z tym mydłem, dokładnie wycieramy. Nie może zostać żadne miejsce mokre, ponieważ jak to wsiąknie, to może zniszczyć nam siodło. A, siodło mam ze Stubena. Jest to model typowo skokowy, Porcos S Jumping. Kupiłam je jako używane, więc dużo taniej niż kosztuje nowe, bo nowe z tego co wiem i patrzyłam to około 12-13 tysięcy. Ja dałam za nie chyba 5. No więc dużo taniej. A jest świetny, naprawdę. Jest tak wygodny do jazdy. Polecam wszystkim tą markę. Pośliska mam natomiast z Horze. Akurat idealnie się udało dobrać kolorystycznie, bo są no, w idealnym kolorze jak to siodło. Długość 145 i dałam za nie chyba jakieś 130-140 zł. Natomiast tu mamy strzemiona, moje ukochane, które uratowały moje kolana przed śmiercią. Flexony. Koniecznie z kolcami, bo mocniej trzymają nogę w strzemieniu buta. Kosztowały 900 zł i uważam, że są tak warte swojej ceny. Odkąd je mam, mam zero problemów z kolanami. Tak samo jak z podkładką z Winderena, mam zero problemów z plecami, tak z tymi strzemionami mam zero problemów z kolanami. Siodło mamy wyczyszczone, teraz czekamy aż zupełnie będzie takie suchutkie i potem będziemy oliwić i bierzemy się za ogłowie i na pierśnik. Najpierw o głowie. Musimy wszystko rozpiąć, wszystkie paski i paseczki, jeśli chcemy oczywiście, żeby było dokładnie to wyczyszczone. A ja to czyszczę dokładnie, bo już z myślą o zawodach w sobotę, na które jadę, ujeżdżeniowe. No więc będę błyszczeć świeżo wyczyszczonym sprzęcie. A nie mogę tego zrobić. O głowie już całe rozłożone na części. A więc tak, ogólnie o głowie mam z Kawalkadę i jest to ten model Eevee. I to jest ta opcja z futerkiem. Tyle tylko, że to futerko można odpinać. Patrzcie, to są takie rzepy. O! Tak to się prezentuje. I zamiast tego futerka można sobie dokupić takie neoprenowe paski, żeby ten rzep nie obcierał konia. No i mieć albo futerko, albo akurat na ujeżdżenie to nie można mieć futerka. Więc sobie przepięłam na te neoprenowe paski. O takie D-ring z takimi miedzianymi takimi rolkami. No już też trzeba je umyć, bo zasyfiane. O głowie wyczyszczone już schnie. Jak wyschnie, będzie również robione olejem. A i kosztowało około 400 zł. Teraz mam na pierśnik, jest również z Kawalkady do kompletu do ogłowia. Również kosztował około 400 zł. No i też go trzeba całego rozpiąć i wyczyścić. Popręg mam z Kawalkady, również z futerkiem, który pasuje idealnie do ogłowia. I super jest, że to futerko jest rozpinane. Futerko już wcześniej wyprałam, będzie czyściutkie. Odłożymy je na bok. A sam tutaj popręg od strony zewnętrznej jest skórzany i również robimy mydłem, potem olejem i kosztował 400-450 zł, dokładnie nie pamiętam. Korzystając z okazji, od razu wyczyszczę czapsy i sztyblety, bo no też już są w kiepskim stanie. Tu jest rysa po tym, jak spadłam w terenie, a Dila uciekła do stajni, ale to kiedyś ta historia.
I buty i czapsy mam z marki Hippika. To jest ten model Windsor z tym brązowym końcem, bo bardzo chciałam, żeby mi do brązowego siodła pasowały. W ogóle dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy jesteście team sprzęt brązowy, czy team sprzęt czarny, bo ja kiedyś byłam czarny, teraz po prostu ubóstwiam brązowe. Jedyne, co mi brakuje do całego sprzętu brązowego, to ochraniacze. No więc taka sama zasada, najpierw mydłem, potem olejem. A i jeszcze dodam, że czapsy kosztowały 400, chyba 50 zł, albo 400, coś koło tego, sztyblety koło 300. Taką cienką warstwą, żeby nie była za gruba, bo ona ma się powolutku wchłonąć. Wcieramy w całe siodło. Cały sprzęt już pięknie naoliwiony, błyszczy się, cudo. Pamiętajcie tylko, żeby nie robić olejem czapsów, bo ja to zrobiłam ostatnio i od razu tego pożałowałam, całe się rozciągnęły i nie pasują mi już do łydki, więc je robcie tylko mydłem, a tutaj wszystko olejem śmiało możecie. Do wyczyszczenia został mi jeszcze tylko kask, muszę go tylko odświeżyć, wezmę mydło z gąbką na wilże i tyle. Kask jest z Charlesa Owena. Kto oglądał Życie w cuglach, to wie, że Mia miała identyczny i kosztował jakieś chyba 800 zł. I to na tyle z czyszczenia sprzętu. Wszystko lśni. Wiecie, co mam? Wszystko pokazałam. Zrobię jeszcze odcinek, jak wszystko porządkuję w pace i wszystko układam, bo jeszcze w pace mam różne drobiazgi typu ląża, baty, patenty i tak dalej, więc to wam też wszystko pokażę. Ale to już w następnym odcinku. A na razie żegnam się i dzięki za oglądanie i pa, pa!